Dobrze, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Adam Furmanek, tak jak już zostało wspomniane, i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o, chyba straciłem dźwięk. Chyba, że nie, bo ja mam wrażenie, jakbym stracił dźwięk. Proszę o informację, jeżeli mnie by było nie słychać. Będziemy sobie rozmawiali troszeczkę dzisiaj o hakowaniu C-Sharpa tak naprawdę. To jest okej. Super, dziękuję. Czyli to, co będziemy robili, to zobaczymy, co tak naprawdę można zrobić w C-Sharpie, jeżeli chodzi o takie zajście niskopoziomowe. Zobaczymy, czy możemy dogrzebać się do jakichś naprawdę niskopoziomowych struktur danych, albo na przykład pohakować sobie metody, pozmieniać implementację metod, albo na przykład wymienić całkowicie kod maszynowy jakichś tam rozwiązań. Więc taki jest plan na dzisiaj. Kilka słów o mnie, zanim zaczniemy. Ja jestem tak naprawdę backendowcem i fullstackowcem od wielu lat, ale też przeszedłem przez wiele innych technologii. W tym momencie pracuję w Amazonie, zajmuję się tam machine learningiem, zajmuję się czy to generowaniem głosu, czy rekomendacjami w Prime Video. Jestem autorem książki .NET Internals Cookbook, więc jeżeli Państwa interesują takie rzeczy troszeczkę o dotnecie z takiej the hard way, jakby to można było powiedzieć, czyli takie naprawdę ciekawostki, naprawdę jakieś haki pod spodem, no to zapraszam do zerknięcia. Bloguję, blog adamfurmanek.pl, zapraszam. Tam też będzie moja prezentacja, ten QR code, który był na początku, będzie też pokazany na końcu, więc można bez problemu sięgnąć moje slajdy, no i zapraszam do kontaktu, czy to przez e-mail, czy przez Twitter, czy co Państwo uznają za wygodne, żeby zadawać pytania. Jeżeli chodzi o pytania w trakcie tej sesji, proponuję zadawać je na bieżąco, czy na czacie, czy jakkolwiek Państwo mają możliwość. Będziemy na nie odpowiadali w miarę możliwości bez przerwy. Dobrze, ruszajmy. To, co my dzisiaj zrobimy, tak naprawdę ta agenda dotyczy całej prezentacji, no bo to jest prezentacja zaplanowana mniej więcej na godzinę, więc dzisiaj nie zrobimy tego wszystkiego. Dzisiaj zajmiemy się tylko kilkoma małymi rzeczami z tych haków C-sharpowych, które można zaprezentować. Więc skupimy się głównie na uruchamianiu kodu z tablicy bajtów, tak? Więc to będziemy próbowali robić. Zobaczymy, czy możemy wygenerować kod maszynowy, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wziąć jakąś istniejącą metodę z dotneta, z CLR-a, czy też po prostu naszą jakąś metodę, nadpisać jej kod maszynowy i zobaczyć, czy to nam zadziała, czy to nam się do czegoś przyda. No i też zobaczymy potem jakieś użycia, czy też jakieś rzeczy z tego rozwiązania, gdzie to się nam może przydać. Także ruszajmy, więc tu sobie troszeczkę slajdów przeskoczymy i przechodzimy do tej sekcji odpalanie kodu z tablicy bajtów. Jeżeli chodzi o funkcje w dotnecie, czy też ogólnie w C-Sharpie, zasadniczo to, co się dzieje, to każda funkcja jest kompilowana tak naprawdę dwukrotnie, tak? Bo na samym początku bierzemy naszą funkcję C-Sharpową, kompilujemy ją do kodu Intermediate Language, do tego bytecode'u platformy, który tam jest pod spodem, no i to robimy kompilatorem C-Sharpa. No i ten kompilator C-Sharpa odpalamy sobie jakoś lokalnie, z Visual Studio, czy z czego nam tam trzeba. To, co dostajemy w wyniku, to jest kod ilowy, który potem jest zapisany w binarce. I teraz, gdy my odpalamy naszą aplikację, to ten kod ilowy jest kompilowany ponownie przez tak zwany Just-in-Time Compiler. Okay? Just-in-Time Compiler w momencie działania naszej aplikacji bierze kod ilowy, kompiluje go do kodu maszynowego na naszą konkretną architekturę. Tutaj jest oczywiście kilka odmian tego. Potencjalnie ten kod maszynowy mógł zostać wygenerowany wcześniej przy użyciu na przykład Engena albo tak zwanego mechanizmu Ready to Run w .NET Core. Wtedy takie podejście nazywa się AOT, tak? Czyli Ahead of Time Compilation. Okay? Ale ten kod może też być wygenerowany po prostu, gdy my go potrzebujemy, czyli po prostu, gdy wykonujemy normalną naszą aplikację, no to ona wtedy się zostanie skompilowana JITem. I ten kod może też być wygenerowany kilkukrotnie. To przez wiele lat nie było dostępne w dotnecie, ale bodajże od .NET Core 2.1 jest to możliwe, że mamy tak zwany multi-tiered compilation, okay? Czyli to w ten sposób działa na tej zasadzie, że po tym pierwszym wygenerowaniu kodu maszynowego, gdy ta aplikacja nam po prostu działa, to co się dzieje potem, to zbieramy różne statystyki odnośnie wykonania tej aplikacji, odnośnie wykonania tego kawałka kodu, czyli którymi ifami przechodzimy, w które else'y wchodzimy, czy jakiś fragment metody nigdy nie jest użyty. No i po nazbieraniu odpowiednich takich statystyk jesteśmy w stanie potencjalnie przekompilować tę metodę ponownie. Jeżeli zobaczymy, że dajmy na to jedna z gałęzi ifa jest po prostu wykonywana o wiele częściej niż ta druga, no to tak naprawdę możemy tak poukładać kod, żeby ta jedna z gałęzi ifa wykonywała się odrobinkę szybciej, bo ominiemy na przykład jakieś skoki na poziomie kodu maszynowego. Więc to jest idea i coś takiego nazywa się multi-tiered compilation, no i to jest wspierane przez .NET Core tam od wersji 2.1 chyba eksperymentalnie, a od .NET Core 3 jest już włączone by default. No i teraz jeżeli chodzi o ten kod maszynowy, to tak naprawdę na tym poziomie musimy pamiętać o wiele więcej o szczegółach, które normalnie ignorujemy.
Tak, gdy implementujemy cokolwiek w C-Sharpie, to nie interesuje nas tak zwana konwencja wywołania, czyli to calling convention. To nam kompletnie nie robi różnicy, bo nas nie interesuje to, jak ta metoda jest wykonywana. Czy parametry są przekazywane przez stos, czy są przekazywane przez rejestry, czy są przekazywane od lewej do prawej, od prawej do lewej, jak działa this. To nam nie robi dużej różnicy, tak? Ale w momencie, gdy my zejdziemy na poziom maszynowy, na poziom kodu maszynowego, no to wtedy w tym momencie te wszystkie rzeczy są już dla nas istotne. Te wszystkie rzeczy grają rolę i dlatego gdy my zaczynamy się bawić kodem maszynowym, a to jest to, co będziemy chcieli zrobić w trakcie tej prezentacji, to musimy uwzględnić te wszystkie elementy i musimy te wszystkie rzeczy tak naprawdę zgrać z tym, jak to robi .NET. Nie możemy sobie parametrów przekazywać inaczej, niż robi to właśnie .NET domyślnie, no bo w przeciwnym wypadku grozi nam piękne wysypanie aplikacji. No i tutaj jest jeszcze jedna ważna informacja, że każda metoda w .NET-cie tak naprawdę jest reprezentowana przez tak zwany method descriptor, czyli to jest coś takiego, taki kawałek metadanych, które możemy odczytywać, czy to refleksją, czy innymi metodami, a to jest tak naprawdę taki kawałek danych, których .NET używa do identyfikowania, do używania, do kompilowania metody. To jest taki zbiór danych, informacji o metodzie, które właśnie .NET wykorzystuje pod spodem, okay? No i to, co my będziemy chcieli zrobić, to weźmiemy ten metod descriptor, wyciągniemy sobie kod maszynowy tej metody po tym, jak ona została skompilowana, następnie sobie ten kod maszynowy odpowiednio podmienimy, no i zobaczymy, czy nam to zadziała, tak? Taki jest plan. No i teraz, jeżeli chodzi o kod maszynowy, okay? Żebyśmy wiedzieli, o czym my rozmawiamy i co się dzieje. Kod maszynowy to nie jest ten kod assemblera. Jeżeli kiedykolwiek Państwo pisali w assemblerze, czy to 32-bitowymi x86, czy to armowymi assemblerami, czy jakimiś innymi, powiedzmy jeszcze z epoki DOS-a 16 bitów, to tak naprawdę to jest coś zupełnie innego niż kod maszynowy. Bo kod assemblerowy, tam mamy tak zwane mnemoniki, czyli mamy move, mamy add, mamy sub jako subtract i tego typu rzeczy. To są te instrukcje, te nazwy instrukcji, które tak naprawdę potem muszą zostać skompilowane do liczb. My je kompilujemy, ale komputer operuje już na liczbach, nie na słowach, nie na żadnych nazwach instrukcji. Więc bierzemy te liczby i to, co się dzieje, każda liczba musi reprezentować dokładnie jedną instrukcję. A na poziomie assemblera jedna nazwa instrukcji może reprezentować wiele różnych rzeczy, tak? No bo my, jeżeli dodajemy rejestr EAX do rejestru EBX, to jest coś innego niż dodawanie rejestru EAX do rejestru ECX. Więc na poziomie kodu tekstowego dla nas to dalej jest instrukcja add, ale na poziomie kodu maszynowego, gdy już operujemy liczbami, to jest zupełnie inna rozmowa, to jest zupełnie inna liczba, zupełnie inny numerek instrukcji. Teraz kilka innych rzeczy, jeżeli chodzi już o samą architekturę x86, ponieważ tam instrukcje mają zupełnie różne długości, czyli mogą być instrukcje jednobajtowe, wielobajtowe, w szczególności instrukcje operujące na wektorach są wielobajtowe, to tak naprawdę bardzo trudno jest nam czytać ten kod tak do tyłu. To jest taka czysta informacja, gdybyśmy chcieli na przykład debugować cokolwiek albo dekompilować cokolwiek, dekompilacja tego kodu, gdy nie wiemy, w którym momencie ten kod się zaczyna, jest po prostu trudna z tego względu, że nie wiemy, jak długa była poprzednia instrukcja, więc nie mamy pojęcia, jak ją przeczytać. Jest kilka innych rzeczy zasadniczo związanych z tym kodem maszynowym. W szczególności musimy tutaj pamiętać o tak zwanym endianesie, czyli jeżeli mamy jakąś liczbę 4-bajtową, czyli zwykłego 32-bitowego inta, no to musimy pamiętać, w jakiej kolejności zapisujemy poszczególne bajty tego inta, tak? Czyli czy od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego, czy może na odwrót, od najbardziej znaczącego do najmniej znaczącego. To jest tak zwany endianes, czyli mamy big endian i little endian, tego typu rzeczy. No i w szczególności ostatnia rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę, to, że gdy my generujemy tablicę bajtów w C-Sharpie, to są dane. A danych nie możemy wykonywać od tak, no bo komputer, dokładniej system operacyjny nam powie, że to jest niebezpieczne, dlatego będziemy musieli odpowiednio zainteresować się uprawnieniami, które mamy w naszej maszynie, będziemy musieli poprosić system operacyjny, żeby dane strony pamięci zostały odblokowane. To jest idea. A teraz jak wygenerować sobie taki kod maszynowy? No to co my będziemy chcieli zrobić tak naprawdę, to możemy sobie wejść na przykład na taką stronę Diffuse.ca i tam wpisać po prostu kawałek kodu maszynowego, kodu assemblerowego, czyli tutaj mamy MovieAX123, czyli przesuwamy 123 do rejestru EAX, następnie kompilujemy to na architekturę 32-bitową x86, no i w efekcie dostajemy tutaj takie piękne disassembly, nam to pokazuje, czyli widzimy, że ta instrukcja MovieAX została skompilowana do czegoś takiego. I to, co dla nas tutaj jest istotne tak naprawdę, no to te pierwsze bajty, które identyfikują instrukcję, no a kolejne bajty to jest w szczególności
Ten byte to jest po prostu instrukcja, czyli B8 oznacza tego move'a jakiejś wartości stałej do rejestru EAX, a to, co widzimy dalej, no to jest po prostu ta wartość 123 zapisana jako 32-bitowy integer z odpowiednim endianesem. Okay? Czyli to jest idea. Tak naprawdę nie będziemy sobie tego kodu generowali nigdy tak stricte z palca. To już byłoby troszeczkę, że tak powiem, przesadą, ale jak najbardziej możemy coś takiego zrobić, jak najbardziej możemy się tak bawić, no ale łatwiej jest po prostu iść na tę stronkę diffuse.ca czy na dowolną inną stronę i wyciągnąć jakiś skompilowany kawałek kodu maszynowego skompilowany z jakiegoś innego kodu. Okej. I teraz jak my to będziemy chcieli zrobić? Ja tu pokażę kilka różnych sztuczek albo kilka metod oczywiście, jak ten kod maszynowy nadpisać i do czego nam się to przyda, ale pierwszą sztuczką jest tak zwana, jest metoda getDelegateForFunctionPointer, która znajduje się w klasie Marshall. I teraz .NET po prostu daje nam API, daje nam API po to, żebyśmy mogli wyciągnąć sobie wskaźnik do funkcji reprezentowanej potem przez delegat. Czyli my weźmiemy jakiś kod maszynowy, zapiszemy go sobie, a następnie utworzymy z tego delegat, który będzie odpowiednio już zgodny tam z architekturą x86, z konwencją wywołania .NET-a, no i w ten sposób nam to pięknie zadziała. Jest oczywiście dużo innych podejść, ale do nich przejdziemy za chwilkę, bo w tym momencie już jest czas na nasze pierwsze demko. Także to, co my w tym momencie będziemy chcieli robić, zakładając, że jest to wszystko dla Państwa czytelne, to my będziemy chcieli użyć tego Marshalla po to, żeby wygenerować kod, kawałek kodu maszynowego. Więc skoczmy sobie do pierwszej rzeczy. To, co my będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli zrobić dwie metody. Pierwsza, użyjemy funka, czyli będziemy chcieli sobie wygenerować takiego function int, czyli takiego funka inta zwracającego po prostu integera, no i wygenerujemy taki kawałek kodu. Czyli ten kawałek kodu maszynowy tutaj już Państwo widzą, że mam pięknie zapisany w tablicach i to, co on robi, to on po prostu przyjmuje jeden parametr przekazany do funkcji, dodaje do niego czwórkę, no i zwraca tę wartość, tak? Czyli chcemy sobie napisać taki kawałek kodu maszynowego i w momencie, gdy my wywołamy tę funkcję, czyli wywołamy to nasze function z parametrem 23, no to powinniśmy dostać 23 plus 4 jest równe 27, ok? To jest pierwsza rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, a druga rzecz, którą my byśmy chcieli zrobić, to będziemy sobie skakali w kodzie, ale to za chwilkę. Teraz jak my coś takiego chcemy robić? No, wykorzystamy taką funkcję, metodę generate, którą my tu piszemy, która przyjmie jeden typ T, który będzie wskazywał na delegat, który wykorzystamy potem do wywołania tej funkcji. Czyli w naszym przypadku tym delegatem będzie coś takiego. Czyli to jest po prostu taki function int, to jest delegat na funkcję, która przyjmuje jednego parametra, jeden parametr będący integerem i zwraca integera, tak? To jest dokładnie to, co napisaliśmy wcześniej. I teraz to, co my robimy, to gdy my dostaniemy takie dane, taką tablicę z kodem maszynowym, to pierwszą rzecz, którą my robimy, no to chcemy ją spinować w pamięci, tak, żeby nam .NET jej w ogóle już nie przesunął, ok? No i w tym momencie, gdy my to pinujemy, to pierwszą rzecz, co robimy, no to sobie tworzymy tego GC handle, który będzie nam trzymał tę pamięć i jej nam nie przesunie, a następnie wyciągamy adres fizyczny, adres pamięci, gdzie ta tablica się znajduje, ok? Gdy my to wyciągniemy i zwrócimy sobie taki adres, to co możemy zrobić potem? No to potem wykorzystujemy to, jak tablice dotnetowe są implementowane w pamięci, czyli że pierwsze 4 bajty to jest tak zwany type handle, który wskazuje nam, że to coś data jest tak naprawdę typu, że jest to tablica bajtów, a kolejne 4 bajty to jest rozmiar tej tablicy. Dlatego my przeskoczymy 8 bajtów i w tym momencie mamy wskaźnik, który wskazuje na pierwszy bajt tej tablicy, czyli po prostu na fizyczne dane w tej tablicy. Okay? Następna rzecz, którą musimy zrobić, to po prostu idziemy do systemu operacyjnego i go prosimy, panie systemie operacyjny, prosimy o odblokowanie tej pamięci po to, żebyśmy mogli wykonać ten kawałek kodu. No a gdy to zrobimy, no to wykorzystujemy to getDelegateForFunctionPointer, przekazujemy adres, przekazujemy nasz delegat, robimy kilka innych rzutowań dla bezpieczeństwa i to jest zrobione. Okay? Jeżeli my to sobie teraz odpalimy, no to tak naprawdę zobaczymy, że to drugie demko, czy ten drugi fragment, to funk 23 plus 4 jest tu. Tutaj pięknie widzimy adres w pamięci i tutaj widzimy piękny widok, ok? Ale możemy też zrobić jeszcze inną fajną rzecz. Możemy sobie wykorzystać takiego action inta, czyli będziemy robili delegat, który na metodę, która przyjmuje pojedynczego integera i teraz to, co my będziemy chcieli zrobić, to mamy taką metodę myWriteLine,
która przyjmuje jakieś dwa parametry kompletnie dla nas nieistotne i przyjmuje jakiś tekst, jakąś wartość, no i wypisuje, że jesteśmy w naszym myWriteLine, no i wypisujemy tę wartość, ok? I teraz to, co my chcemy zrobić, to chcemy sobie pobrać uchwyt do tej metody, ten method descriptor, o którym wspominałem wcześniej. Następnie chcemy tę metodę skompilować do kodu maszynowego, czyli tutaj robimy ten just-in-time compiling, taki na żądanie. To, co potem robimy, to bierzemy wskaźnik do tej metody, bierzemy kod, gdzie on się nam znajduje, bierzemy ten adres tej metody i teraz to, co my chcemy zrobić, to chcemy wygenerować kawałek kodu maszynowego, który po prostu skoczy pod ten adres. OK? Czyli to, co my robimy, to generujemy sobie kawałek kodu maszynowego, który woła metodę dotnetową bezpośrednio skacząc tam. Czyli mamy tu instrukcję push, wrzucamy adres, potem robimy, tak efektywnie robimy jumpa do tego miejsca. No i ponieważ my wywołujemy tę metodę, ten adres, wykorzystamy, aby tam skoczyć, to my jeszcze sobie przygotowujemy parametr wartość 5. Więc efektywnie ta wartość 5 zostanie nam przekazana do tego myWriteLine, do tego parametru tutaj, do parametru tekst. No i to, co my widzimy, no to w tym momencie widzimy, a może nie widzimy, bo powiększmy to sobie, to, co my widzimy, to widzimy, gdzie był nasz myWriteLine, gdzie jest nasza tablica, no i widzimy, że jesteśmy w metodzie myWriteLine i wypisujemy wartość 5, ok? Czyli w tym momencie widzimy, że nam to tak pięknie działa, że możemy sobie tak skakać po tej pamięci i wołać metody dotnetowe, ok? To jest pierwsza sztuczka. Ale możemy to tak naprawdę zrobić na troszeczkę inny sposób. Mianowicie możemy po prostu wykonać kawałek kodu maszynowego tak bezpośrednio, skacząc tam. I to będzie troszeczkę większy hak. To, co my robimy, to na początku tworzymy sobie klasę baseStub, która będzie nam trzymała jedno pole integerowe i to jest target, który będzie trzymał nam adres tego, gdzie my chcemy skoczyć. OK? I teraz to, co my będziemy chcieli robić, pominijmy sobie ten kod, bo on jest bardzo podobny do tego, co było poprzednio, zaraz do niego wrócimy, to, co my zrobimy, to wygenerujemy sobie jeszcze dwie klaski. Jedna będzie klasa actionInt, która ma metodę stub przyjmującą parametr intowy, czyli to jest po prostu action of int, a druga klaska to jest func of int, to jest metoda, która przyjmuje inta i zwraca inta. OK? I teraz to, co my robimy, to my utworzymy sobie instancję takich klas, a następnie weźmiemy kod maszynowy z tych metod i nadpiszemy po to, żeby skoczyć gdzie indziej. Czyli my utworzymy instancję actioninta, weźmiemy kod maszynowy metody stub, nadpiszemy go po to, żeby stąd zrobić jumpa, a skakać będziemy tam, gdzie nam wskazuje ta klasa baseStub, a dokładniej to pole target. OK? To jest pomysł, który chcemy wykorzystać w tym demku. No i co my w tym momencie też będziemy robili? No jeżeli skoczymy do kodu, który wykorzystujemy, no to mamy tak samo jedna metoda, która będzie po prostu dodawała 4 do 23, czyli to jest dokładnie ten sam kod maszynowy, co był poprzednio. No i druga metoda, która tak samo próbuje zrobić jumpa, próbuje zrobić skok do jakiejś metody dotnetowej, OK? Czyli chcemy do tego naszego console myWriteLine skoczyć. No i teraz w tym console myWriteLine my będziemy wypisywali typ, w którym się znajdujemy. I teraz zobaczmy, co nam się stanie. Ponieważ my tworzymy w tym momencie, w tym action teście, my tworzymy instancję opartą o action int, a następnie wywołujemy efektywnie tę metodę stub z tego action inta, to my myślimy, że, a dokładniej dotnet myśli, że my jesteśmy instancją tej klasy action int. Mimo że tak naprawdę my robimy jumpa do metody console.writeLine, do tego myWriteLine, który to jest w zupełnie innej klasie. Czyli widzimy, że my teraz możemy po prostu wziąć kawałek kodu maszynowego, nadpisać i przeskoczyć gdzieś zupełnie indziej. Czyli to jest kolejna rzecz, którą my możemy zrobić, czyli już wiemy, że pięknie potrafimy nadpisać i wygenerować kawałek kodu maszynowego, czy to przy użyciu Marshall get delegate for function pointer, czy przy użyciu właśnie takiego nadpisywania pamięci. I teraz jak nadpisać pamięć w dotnecie? No tak naprawdę to jest bardzo proste, bo to, co my musimy zrobić, to musimy wykorzystać ponownie klaskę Marshall i ponownie metodę jakąś tam writeInt32. No i to, co my tutaj robimy, no to sobie po prostu pobieramy adres, a dokładniej delegat do tej metody naszej stub, pobieramy ten method descriptor, wyciągamy function pointer, czyli prosimy dotnet, żeby nam dał ten wskaźnik do właściwego kodu maszynowego tej metody,
No a to, co my potem robimy, no to po prostu wpisujemy czy modyfikujemy kod maszynowy tej metody, żeby skoczyć dokładnie tam, gdzie jest to dla nas potrzebne. Czyli widzimy, że możemy takie rzeczy hakować pod spodem. No i teraz będzie pytanie, czy my możemy zrobić coś więcej przy użyciu tego typu sztuczek. A no okazuje się, że możemy. To, co my możemy zrobić, to tak naprawdę możemy zrobić method hijacker. Czyli my będziemy teraz brali jedną metodę i hakowali, żeby wykonać inną metodę. Więc zobaczmy najpierw na sucho, jak to zadziała, a potem zobaczymy sobie, do czego to nam się może przydać. Mamy klaskę testową i teraz w tej klasce testowej to, co my robimy, to mamy metodę return string, która po prostu zwraca jakiegoś stringa original string, ok? No ale będziemy mieli też metodę return string hijacked, która nam zwróci jakiegoś zmodyfikowanego stringa, ok? I teraz to, co my będziemy chcieli zrobić, no my będziemy chcieli zrobić taką sztuczkę, że wywołamy metodę return string, ale tak naprawdę pod spodem wykona nam się inna metoda, a dokładniej to return string hijacked. OK? I jak my coś takiego zrobimy? No, zrobimy na początku taki kod, który nam pokaże to demko. Czyli wywołamy metodę return string, a potem zrobimy console write line na tym, czyli powinno nam się wypisać original string, ok? A potem zrobimy method hijacka, czyli nadpiszemy sobie te metody i ponownie wywołamy tę samą metodę return string, ok? I zobaczmy, co nam się stało. Za pierwszym razem wypisało nam się original string, ale za drugim razem już nam się wypisało modified string, bo właśnie schakowaliśmy metodę. I teraz jak to się dzieje? To, co my robimy, to na samym początku kompilujemy obie metody, czyli zarówno tę oryginalną, źródłową, jak i tę metodę zhakowaną, do której my chcemy skakać. Następnie pobieramy adres źródłowy tej metody, czyli bierzemy ten method descriptor, te metadane, które .NET trzyma i wyciągamy z tego adres, a dokładnie wyciągamy te metadane i tam jest pole, które wskazuje na adres kodu maszynowego metody. Wyciągamy adres fizyczny kodu maszynowego metody docelowej, a następnie tak na siłę wpisujemy w tej pierwszej metodzie, w tej oryginalnej metodzie, wpisujemy, że ona tak naprawdę wskazuje na inny adres fizyczny. Gdy to zrobimy, czyli w tym momencie, gdy zmodyfikujemy te metadane na poziomie .NET-a, no to efektywnie po wywołaniu tej metody tutaj return string, gdy my zrobimy to hakowanie, to return string drugie już tak naprawdę wskazuje na zupełnie inną metodę niż wskazywało poprzednio, ok? Czyli to jest ta sztuczka, którą my możemy zrobić, no i jak my to odpalimy, no to widać, że po prostu wykonuje nam się zupełnie inna metoda, czyli widzimy, że za pierwszym razem dostaliśmy, przepraszam bardzo, za pierwszym razem dostaliśmy original string, a za drugim razem dostajemy już modified string. OK? Czyli widzimy, że to działa. I to też możemy zrobić na jeszcze inny sposób, mianowicie przy użyciu takiej techniki po prostu skoków, tak jak poprzednio. Tym razem hakowanie metody, zamiast wyciągać te metadane i je modyfikować, to to, co my robimy, to z metody źródłowej pobieramy wskaźnik do kodu fizycznego, modyfikujemy ten adres początkowy, żeby móc zmodyfikować tam pamięć, czyli odblokowujemy sobie uprawnienie na poziomie systemu operacyjnego. Następnie wyliczamy, gdzie musimy skoczyć, no i wpisujemy do kodu tej oryginalnej metody, wpisujemy na siłę kawałek kodu maszynowego, który nam po prostu zrobi jumpa w inne miejsce, tak? Czyli my w tym momencie znowu wywołamy tę samą metodę original, ale stamtąd zrobimy jumpa do tej hijacked, do tej innej metody, tak właśnie, żeby wykonać inny kawałek kodu źródłowego. No i tutaj widzimy, że już się po pierwsze musimy przejmować tym, jaki jest numerek instrukcji do skoku, tu się musimy przejmować NDMS-em, żeby odpowiednio te bajty poustawiały w odpowiedniej kolejności, no a na samym końcu po prostu prosimy .NET, żeby zrobić Marshall Copy, tak? Tutaj warto zauważyć, że te wszystkie rzeczy, które ja pokazuję, one w ogóle nie mają słowa kluczowego unsafe. W sensie, okej, to jest super niebezpieczne i nie polecam tego robić na produkcji bez dogłębnej świadomości tego, co się robi, ale jednocześnie to, co my tutaj robimy, tak naprawdę w ogóle nie wymaga unsafe'a i się kompiluje w najnormalniejszym C-Sharpie. OK? No i teraz jest pytanie, do czego nam się takie sztuczki mogą tak naprawdę przydać? I do czego nam się to może przydać, to ja Państwu zaprezentuję kilka demek. Pierwsza rzecz, którą zaprezentuję, to użycie pulpitów.
Jeżeli mają Państwo Windowsa 10, to Państwo wiedzą, że tam już są te takie wirtualne pulpity, albo może używali Państwo Virtua Wina, albo jakiegoś Dexpota, czy coś takiego, no to te wirtualne pulpity zawsze gdzieś tam były. I okazuje się, że wirtualne pulpity tak naprawdę są zaimplementowane w samym WinAPI-u już od kilkudziesięciu lat. Już od dawna była aplikacja, która się nazywała Desktops, która pozwalała takie pulpity tworzyć, tak? No i to, co my teraz robimy, no to ja mam tutaj te aplikacje Desktops, no i ja w tym momencie przełączę się na drugi pulpit i Państwo widzą, że tutaj na tym drugim pulpicie nie ma absolutnie nic, ok? No to wracamy sobie na pierwszy pulpit i teraz chcielibyśmy zrobić taką rzecz, że chcielibyśmy uruchomić po prostu notatnik Notepad Exe, tylko żeby on się nam uruchomił na innym pulpicie. No i teraz pytanie, jak to zrobić? No jeżeli byśmy operowali na poziomie C++ albo na poziomie WinAPI-a, to coś takiego jest zasadniczo prościutkie, no bo tak naprawdę w WinAPI-u, jak Państwo mogą, odpalają proces, to tam jest taki parametr LP Desktop, który wskazuje na nazwę pulpitu, czyli w moim przypadku to byłby SysInternals Desktop 1. To jest ta nazwa pulpitu. No ale jeżeli my teraz zerkniemy do kodu .NET-a, no to nagle się okaże, że jak my mamy klaskę proces, gdy my możemy te procesy tworzyć w C#, no to ona sobie gdzieś pod spodem tworzy instancję takiej struktury nativemethods.startupinfo. Okay? No i gdy my to będziemy dekompilowali dalej, to zobaczymy, że to startup info, przepraszam, to nie jest struktura, to jest klaska, źle powiedziałem, ale w każdym razie to coś ma rzeczywiście tego propertaska LP desktop. Czyli ma to pole, żeby podać nazwę pulpitu, na którym chcielibyśmy uruchomić aplikację. No ale ono zawsze jest ustawiane na zero, czyli na nula i co gorsza, nie ma możliwości nadpisania tego łatwo. No i teraz się pojawia pytanie, ok, to my byśmy chcieli z .NET-a uruchomić proces na innym pulpicie. To jak to zrobić? No mamy do wyboru kilka opcji. Opcja pierwsza, wołamy WinAPI-a, i po prostu ustawiamy to LP desktop. No i to zadziała, ale to rozwiązanie jest słabe z tego względu, że hej, no po to jesteśmy w dotnecie, żeby nie wołać WinAPI-a bezpośrednio, gdy da się tego uniknąć, okej? No to rozwiązanie nam troszeczkę psuje. No to może rozwiązanie drugie. Skopiujmy klaskę proces z kodu źródłowego dotneta, dotnet Core'a, czy gdzie nam tam trzeba. Zacznijmy ją sami utrzymywać, sami ją wspierać, no i w ten sposób wystawmy sobie tego propertasa jakoś na zewnątrz. No można, zadziała. Problem tylko pojawia się taki, że gdy my to zrobimy w ten sposób, no to tracimy całe wsparcie dotneta, tak? Trzeba by za każdą, przy każdej wersji zerknąć, czy czasem oni czegoś nie pozmieniali w tej klasie, żeby trzymać zgodność, żeby czasem mieć dokładnie to samo. No i przede wszystkim my nie chcemy utrzymywać, wspierać tego kodu, nie chcemy go sami utrzymywać. No i teraz pytanie, czy da się zrobić coś jeszcze? No możemy używać tych haków, które prezentowaliśmy sobie przez ostatni czas i nadpisać to LP desktop. I co my zrobimy? Dogrzebiemy się do tej klasy startup info, a to, co następnie zrobimy, to weźmiemy ten konstruktor startup info i go zhakujemy, tak żeby nadpisać ten konstruktor naszym kodem, po to, żeby móc właśnie dogrzebać się do tego propertasa LP desktop. OK? No i teraz jak my to robimy? Przede wszystkim to, co my robimy, to widzimy, że mamy metodę runProcess, która nam to wszystko odpala, czyli po prostu tworzy proces startInfo, przekazuje jakieś tam style, nazwy, parametry, nie wiadomo co. No i potem robimy to hakowanie tej logiki uruchamiania aplikacji na jakimś desktopie. I to, co my robimy, to wyciągamy sobie wszystkie assemblisy, wyciągamy wszystkie typy, no i szukamy tego typu startupInfo. OK? Jak ten typ znajdziemy, to pobieramy konstruktor, który nie przyjmuje żadnego parametru, tak? Ten bezparametrowy konstruktor, który widzieliśmy tam w przeglądarce w reference sources, OK? A następnie hakujemy tę metodę, żeby zamiast oryginalnego konstruktora wywołać ten nowy konstruktor, który widzimy tutaj. I ten nowy konstruktor, to co on zrobi, to po pierwsze chcemy zrobić to samo, co ten oryginalny konstruktor, czyli oryginalny konstruktor, jeżeli skoczymy ponownie do przeglądarki, no to widzimy, że on ustawia to pole CB, które zawsze dla potrzeby WinAPI-a musimy zainicjalizować rozmiarem instancji, tak? Więc my na początku, my na początku robimy dokładnie to samo, czyli tak samo ustawiamy to pole CD na odpowiednią wartość, tak? Na size of startup info, ok? A następnie to, co my chcemy zrobić, to pobieramy to pole LP desktop i wpisujemy mu na siłę wartość,
którą po prostu wyciągniemy, którą sobie przekażemy z parametrów, czyli to będzie to desk sysinternal z desktop 1, który tam było wspomniane wcześniej. No i co się dzieje? Odpalamy to demko, więc je uruchommy i przepraszam, jeszcze trzeba by set up startup project zrobić, żeby mieć tak jak trzeba, więc zmieniamy, dajemy kontrolę F5 i widzimy, na samym początku wykonaliśmy run proces bez podania nazwy pulpitu, tak? No i teraz widzimy, że ten notatnik nam się utworzył tutaj, ja go zamykam, teraz widzimy, że jest console readline, więc jak ja wcisnę enter, to widzimy, że nic się nie stało, widzimy, że ten run proces rzekomo się wykonał, ale ja teraz mogę skoczyć do drugiego pulpitu i widzimy, że na tym drugim pulpicie pojawił się notatnik. OK? Czyli widzimy, że tym sposobem zhakowaliśmy konstruktor jakiejś tam struktury pod spodem, no i tak naprawdę możemy coś takiego ładnie zrobić. Czy jest jakieś inne jeszcze zastosowanie? No zastosowanie oczywiście jest bardzo dużo. Ja pokażę jeszcze dwa, jeżeli nam tylko czasu wystarczy. Pierwsze zastosowanie, a właściwie drugie zastosowanie, to łapanie niezłapanych wyjątków z wątku. To, co my robimy, jeżeli Państwo utworzą kiedykolwiek wątek, taki nowy thread, i Państwo w kodzie tego wątku rzucą wyjątek tak jak tutaj i ten wyjątek nie zostanie złapany żadnym try-catchem na samej górze, to co się stanie, to Państwu zabije aplikację. Niezłapane wyjątki na wątkach, które nie są wątkami puli wątków z tego threadpoola dotnetowego, one zabijają aplikację. Więc ogólnie zawsze jak Państwo tworzą nowy wątek, zawsze te wyjątki trzeba łapać try-catchem naprawdę, bo inaczej Państwo wpadną w jakieś problemy. No dobrze, ale dajmy na to, że utworzyliśmy sobie taki kod. No i teraz jest pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić, że ten kod działa tak jak działa, wygląda jak wygląda, a my chcielibyśmy mimo wszystko ten wyjątek złapać i nie dopuścić, żeby nam aplikacja umarła. To, co my możemy zrobić, ponownie weźmiemy sobie klaskę thread, wyciągniemy z niej konstruktor, a następnie zrobimy nowy konstruktor, który tak naprawdę weźmie ten oryginalny thread start, opakuje w try-catcha, no i wykona, ok? To jest ta idea, to co my chcemy zrobić. No i teraz jak my to zrobimy? No proszę Państwa, my będziemy robili coś takiego, że pobierzemy sobie ponownie konstruktor z klasy thread, skompilujemy go, wyciągniemy adres kodu maszynowego i tego typu rzeczy. Następnie skopiujemy ten kod maszynowy na bok, na troszeczkę, a na samym końcu zhakujemy ten konstruktor po to, żeby skoczyć do skopiowanego kodu tego konstruktora klasy thread, wywołamy tam try-catcha i skoczymy do naszej oryginalnej metody. No i gdy my coś takiego zrobimy, proszę Państwa, no to widzimy, że jak odpaliliśmy naszą aplikację, no to coś nam się wykonało w nowym wątku, a potem się nam wykonał nasz try-catch, no i pięknie wypisaliśmy system exception, czyli ten wyjątek, który poleciał, no i na samym końcu mówimy, że wszystko poszło pięknie, ładnie, nic się nie popsuło. Czyli widzimy zastosowanie drugie, jeżeli już musimy tak naprawdę nisko hakować, no to możemy sobie nawet klasę thread albo inną dowolną klasę dotnetową zmodyfikować. No i ostatnie zastosowanie, które ja Państwu tutaj przedstawię w trakcie tego wystąpienia, to będzie łapanie wyjątku Stack Overflow Exception. Gdy mamy wyjątek Stack Overflow Exception w dotnecie, on tak naprawdę zabija naszą aplikację zawsze. Tego się nie da złapać, z tym się nie da absolutnie nic zrobić. Dało się czasami coś z tym zrobić, jeżeli zeszliśmy naprawdę nisko na to, jak nasz CLR był inicjalizowany na poziomie natywnym, ale tak naprawdę w ogólności przyjmujemy, że z tym się nie da nic zrobić. No i to jest problem. Dlaczego? Bo jeżeli Państwo uruchamiają testy jednostkowe i jakiś test jednostkowy Państwu rzuci Stack Overflow Exception, no to w tym momencie nie tylko ten jeden test Państwu umiera, ale umiera Państwu cały runner, czyli jakiś tam n-unit runner po prostu ginie i wszystkie pozostałe testy już się Państwu nie wykonają. No to nie jest do końca najlepsze rozwiązanie dla nas, no bo my chcielibyśmy po prostu, żeby inne testy zaczęły działać. I teraz to, co my możemy zrobić, tutaj już przelecimy tak naprawdę szybciutko, to będziemy chcieli zrobić tak zwany set jump, long jump approach, czyli zanim my wywołamy jakąś naszą metodę, to my sobie skopiujemy na bok bardzo dużo rejestrów wskazujących na to, gdzie my jesteśmy. Rejestry ESP, EBP, ESI, EDI, EBX, tak? Tego typu rejestry, tak zwany content wykonania. Potem wywołamy naszą metodę dowork, czyli ją po prostu skoczymy tam, wywołamy, a gdy ona umrze, to my wykonamy, umrze przez Stack Overflow Exception, to my wykorzystamy tak zwany VH Handler, czyli WinAPI-owy mechanizm do łapania wszelkich wyjątków i my tym tym handlerem, to co my zrobimy, to tak naprawdę jak ten handler nam się wykona, a on będzie tu, to sprawdzimy, czy dostaliśmy Stack Overflow Exception.
jeżeli dostaliśmy Stack Overflow Exception, to to, co robimy, to bierzemy te wszystkie rejestry, które zapisaliśmy wcześniej, czyli SI, EDI, EBX i całą resztę i przywracamy. Gdy my przywrócimy te poprzednie rejestry, to potem prosimy system operacyjny, hej, proszę kontynuować tam, gdzie byliśmy przed wywołaniem tej metody, która zaczęła nam generować ten Stack Overflow Exception. No i jak my to sobie pięknie wywołamy, no to widzimy, że wywołał nam się ten handler VEH, dostaliśmy jakiś tam wyjątek, tutaj jest kod, numerek wyjątku, który to wskazuje na Stack Overflow Exception, no i my potem skaczemy ponownie do tego adresu, który był na samym początku, czyli tak naprawdę fizycznie odwijamy cały stos, no i kontynuujemy jak gdyby nic, udajemy, że żadnego wyjątku nie było i widzimy, że nasza aplikacja nie tylko się nie wysypała, zadziałała pięknie, wszystko się wypisało jak trzeba. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te demka, które ja dla Państwa przygotowałem. Ta prezentacja jest ogólnie dużo dłuższa, więc w tych slajdach Państwo znajdą jeszcze troszeczkę innych demek. I jeżeli chodzi o takie podsumowanie tej prezentacji, tak naprawdę... Jeżeli chcą Państwo robić takie haki, to w dotnecie można to robić bez najmniejszego problemu, tylko trzeba wiedzieć, jak działa system operacyjny, jak działa CPU, jak działa architektura procesora nasza obecna, jakie mamy uprawnienia, tego typu rzeczy, ale tak naprawdę na samym końcu wszystko to, co my robimy tutaj, to jest naprawdę taka kupa bajtów. Troszeczkę bajtów, które i reprezentują jakieś instrukcje, ale na samym końcu to są tylko liczby, które jeżeli tylko możemy zmodyfikować i przekonać komputer, żeby je zaczął wykonywać, to możemy zrobić wszystko, czego byśmy chcieli. I teraz, czy są jakieś pytania, na które mógłbym odpowiedzieć? Dobrze, w międzyczasie czekając na pytanka, może kilka źródełek dla Państwa. Ja bardzo chętnie na te pytanka odpowiem, a jak chodzi o te źródełka, jeśli Państwo byliby zainteresowani takimi rzeczami ogólnie, bo tak naprawdę to są fajne haki, ale trzeba po prostu rozumieć .NET, system operacyjny i całą resztę, więc jeżeli Państwo by chcieli coś się dowiedzieć, polecam zacząć od CLR via C Sharp, mimo że już stare, to tak naprawdę pokazuje bardzo dużo rzeczy, no a potem już wchodzimy w Windowsa, tak? Jakiś Windows via CC++ i Windows Internals, fantastyczne książki. Zachęcam do .NET Internals Cookbook, czyli tej mojej książki, a jeżeli Państwa interesują takie jakieś właśnie haki, powiedzmy popularno-naukowe, żeby sobie o tym poczytać, to jest fantastyczny blog pana Raymonda Chena, który nazywa się The Old New Thing. Bardzo Państwu polecam, tam jest bardzo dużo rzeczy takich opisanych. No a jeżeli interesują Państwa te demka, które ja przedstawiłem, no to tutaj trochę linków do mojego bloga, gdzie ja to wszystko opisuję. I wróćmy do Q&A. Widzę, że jest na pytanie na czacie. Czy jest sens używać tego w jakiejś autentycznej sytuacji zawodowej, czy tylko jest to po to, aby zgłębiać tajniki? Odpowiedź brzmi... Jest sens. Na przykład tego demka z uruchamianiem aplikacji na innym pulpicie, no to ja tego używam normalnie na produkcji, tak? Łapanie wyjątków z konstruktora wątku, też tego używałem na produkcji z tego względu, że używałem interopa przez IKVM do javowego kodu. I ten IKVM, różnica jest taka, że w Javie niezłapany wyjątek nie zabija aplikacji. Więc jeżeli weźmiemy i przepiszemy kod javowy bezpośrednio 1:1 na .NET-a, a to jest to, co IKVM robi tak naprawdę, no to tam się nikt nie przejmuje wyjątkiem i ten wyjątek leciał z konstruktora, zabijał mi aplikację. No to ja nie bardzo mogłem modyfikować tamte rzeczy, znaczy mogłem iść i zmodyfikować bytecode javowy, albo mogłem to schaczyć po stronie .NET-u i też to zadziałało. Więc czy jest sens tego używać? No zasadniczo najlepiej tego nie używać, jeżeli się da uniknąć, ale no ja używałem na produkcji, bo sytuacja mnie zmusiła i jak najbardziej takie rzeczy działały. A poza tym tutaj jeszcze jest końcówka tego pytania, tylko po to, aby zgłębiać tajniki. Siłą rzeczy, aby zrobić takie rzeczy, no trzeba pozgłębiać tajniki, co też jest bardzo fajną sprawą, więc jest to też duży plus. I widzę, że nie ma więcej pytań. Także ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, no to zachęcam do wysyłania czy to na maila, czy na Twittera. Zapraszam na bloga. Dziękuję Państwu uprzejmie.